Korzystanie z Pisma Świętego jako podstawy modlitwy jest świetnym pomysłem. I to będzie częścią tego, czego doświadczymy na Mszy Świętej. Skorzystamy tego przy okazji medytacji czy kontemplacji biblijnej, modlitwy brewiarzem. To będzie się pojawiało. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co nie wyklucza tamtego, bo Pismo Święte otwieramy jak najczęściej, ale co nam przynosi życie i co może być podstawą modlitwy, czyli historie, jakie się nam przydarzają. Wrócę do Jezusa. Jezus z takich historii korzystał wielokrotnie. Historii, które opowiedziane same, bez jakiegoś kontekstu, nie musiały być o Bogu. No wiecie, wyszedł ktoś tam na drogę i został pobity przez, yy, przez zbójców. No i ktoś tam przeszedł jeden, drugi, trzeci, albo miał pewien ojciec tak miał dwóch synów. Jeden mówi, daj mi połowę majątku i gdzieś tam pojechał i to, i to yy, wszystko stracił. Słuchajcie, no był człowiek, któremu obrodziło pole i tak dalej, i tak dalej. Jezus opowiada najróżniejsze historie z życia. Różne rzeczy się przydarzały. Nam się też przydarzają. Nam się też przydarzają, przydarzają się ludziom, których mamy obok siebie. I tego jest mnóstwo. Obejrzymy jakiś film, to jest jakaś historia. Ktoś nam opowie kawałek swojego życia, ktoś opowie o kimś innym, komu się coś przytrafiło, gdzieś wyjechał, coś zrobił, coś było jakąś tragedią, coś było jakimś wielkim szczęściem. Słyszymy mnóstwo z tych historii. Dlaczego by ich nie wziąć na modlitwę? Dlaczego by nie skorzystać z czegoś, co, a na to zwracajcie uwagę, co jakoś poruszyło moje serce, gdzie. Zauważyłem jakąś historię i ona we mnie coś wywołała. I chcemy zwracać uwagę na to, co wywoła we mnie coś wyraźnego. Czyli coś mnie wzruszyło, coś mnie zachwyciło, coś było oburzające i w sobie tak czułem nie. I takie historie mogą w nas budzić coś, co będzie w końcu odnosiło mnie do, do mojego życia. Niektórzy z Was być może kojarzą historię Dawida, jego grzechu z Batrzebą i później proroka Natana. On musi opowiedzieć historyjkę o kimś innym zupełnie, żeby Dawidowi, Dawidowi otworzyły się oczy. Tak robią prorocy, tak robił Jezus, i tak mogą robić ludzie, którzy w ten sposób będą prorokami dla nas. Bo jest mnóstwo historii, które mogę przeżyć, wziąć na, na modlitwę. No a później być może zobaczyć, a czy z tego nie ma jakiejś lekcji dla mnie? A jeśli gdzieś jestem poruszony właśnie tak wewnętrznie, jakaś historia, opowieść, jakiś, yy, jakiś element życia innej osoby yy, wywołuje we mnie żywą reakcję, prawdopodobnie wywołuje taką reakcję nie bez przyczyny. Prawdopodobnie dotyka to czegoś, co jest moim życiem, czego nie jestem w stanie bezpośrednio zauważyć, bo jestem ślepy na pewne rzeczy w sobie. Natomiast coś, co jest historią innej osoby, realną, fikcyjną, wymyśloną, może dla mnie być inspiracją. I to nie są. Oczywiste początki modlitwy. Korzystajcie wprost z tego, co daje Pismo Święte i tam jest mnóstwo, mnóstwo do odkrycia. Ale niekiedy być może chcecie szukać inspiracji z różnych miejsc. To może być odczucie, jakie macie dla osób, które są wrażliwe na sztukę, kiedy patrzę na jakąś rzeźbę i obraz. I tam czuję się jakoś poruszony. Dlaczego to nie mogło być początkiem mojej modlitwy? Czuję się poruszony, właśnie coś wywołuje we mnie zachwyt, dostrzegam piękno, albo, albo wzrasta we mnie jakiś sprzeciw wobec, wobec nie, niesprawiedliwości. We mnie coś się pojawia, no i teraz pytanie: co dalej? Co z tym? Jak mogę z tego wszystkiego, co życie mi przynosi, z tych historii, i mojego, mojej reakcji na to, jak z tego mogę wyciągnąć jaką, jakąś korzyść, jakiś pożytek. Te historie, jakie opowiadał Jezus w przypowieściach, są fantastyczne, one są tak pięknie skrojone, żeby pokazać nam, y, jakie jest życie, jaki jest człowiek i jaki jest Bóg. Ale te historie wokół nas też podpowiadają nam na pewno dużo odnośnie tego, jaki jest człowiek ale też możemy tam wyłuskiwać, a jaki jest Bóg wobec tego człowieka i w czym my nie pozwalamy Bogu działać, a w czym On działa cuda wtedy, kiedy Jemu działać pozwolimy. No to jest jakoś tam wymagające dla kogoś, kto w ten sposób się nie modlił, no ale w tej naszej serii, Szkole Modlitwy, no zapraszam do przekraczania siebie. Spróbujcie, zobaczcie, czy coś z tych życiowych historii nie może być naprawdę, realnie początkiem mojej modlitwy. Nie po to, żeby było jakoś dziwnie atrakcyjnie, ale żeby wykorzystywać to, co mi życie przynosi, bo może tam jest mnóstwo mądrości dla mnie. Może dzięki temu otworzą mi się oczy na coś, czego jeszcze nie widziałem i przez to w zaskakujący sposób być może powie coś dla mnie sam Pan Bóg.